Niektórym z Was w komentarzach zdarza się regularnie marudzić, że testujemy tylko japońskie albo niemieckie samochody. Inni z Was narzekają, że testujemy elektryczne hybrydy albo benzynowe, a gdzie poczciwe diesle. Jeszcze inni marudzą, że tylko SUVy, SUVy, ciągle tylko SUVy. No więc dzisiaj postanowiliśmy zamknąć buzię wszystkim Wam malkontentom, bo nie Japończyk i nie niemiecki, bo nie SUV i wreszcie nie elektryk, nie hybryda, nie benzyna, czyli Francuz, z dieslem i w sedanie. Drodzy maruderzy, Peugeot 508 z klekotem pod maską. Zaczniemy od bardzo ważnej rzeczy, mianowicie od wyładowania felg do korwety, których zapomniałem wczoraj wyjąć. Lew w sedanie, gatunek na wymarciu, bo nie ma już Passata w sedanie, zostanie tylko kombi w najnowszej generacji. Nie ma już Mondeo, nie ma już Insigni, nie ma już Laguny czy tam Talizmana. No, zmienił się ten rynek radykalnie, sedany zostały w zasadzie tylko w klasie premium, bo mamy jeszcze Audi A4, czy mamy BMW serii 3, czy mamy Mercedesa klasy C, a w tych markach popularnych to w zasadzie już tylko Skoda Superb, Mazda 6 i to, czyli Peugeot 508. W wydaniu po liftingu, bo testowaliśmy to auto już przedliftowe. Tutaj możecie sobie kliknąć, obejrzeć jego test. To była wtedy hybryda. Jasno, stwierdziliśmy, że hybryda to jest coś, w co Francuzi nie potrafią. Definitywnie. Dlatego teraz wzięliśmy diesla. Natomiast generalnie oferta silnikowa tego samochodu jest już bardzo ograniczona i w zasadzie ponad połowę jej stanowią hybrydy. Taka słabsza 180 koni, taka mocniejsza 225 koni i taka bardzo mocna, podobno sportowa, która ma 360 koni, Sport Engineering czy coś takiego. Natomiast my mamy prawilnego dieselka. No, francuskie zapie... O! Tak trzeba było. Wszędzie inaczej. No, więc z prawilnych jednostek zostały tylko dwie. Jedna benzynowa, THP, 1,2 zaledwie pojemności i dieselek 1,5 zaledwie i 130 koni jedynie. 11,1 sekundy do setki. No są to parametry rodem z lat 90., jeżeli chodzi o diesla, a to wszystko wymusiły oczywiście normy emisji spalin, ale ma być przynajmniej ekonomicznie, natomiast żwawo definitywnie nie będzie, szczególnie, że jeszcze mamy auto z automatem. A z automatem, bo manuale nie są dostępne ani w benzynie, ani w dieslu, a już tym bardziej w wersjach hybrydowych. Natomiast lepiej i tak wziąć diesla niż tą benzynę, bo choć jest droższy, to przynajmniej ma 4 cylindry, ponieważ 1.2 THP ma jedynie 3 cylindry. Ale jest żwawszy o całą jedną sekundę. No dobra, jedno jest pewne i nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest prześliczny, wygląda zupełnie inaczej i gdzie się nim nie pojawiłem przez ostatnie dwa dni, to każdy pytał, co to za samochód? Bo ludzie nie wierzą, że Peugeot może tak wyglądać. W ramach liftingu przede wszystkim zmodyfikowano reflektory, bo o ile w wersji przedliftowej mieliśmy pojedyncze kły, to teraz twierdzą, że to już nie są kły, tylko teraz to są trzy pazury z każdej strony i te trzy pazury świecą, jak jedziecie. Reflektory LED w standardzie zmieniono też, i to bardzo zmieniono, całego grilla, bo o ile tamten nie był taki spójny z całym zderzakiem, no to ten, widzicie, nie ma żadnej ramki, tylko to wszystko przechodzi jakby płynnie w zderzak. Ze zmian takich stylistycznych, linia boczna pozostała identyczna, kolory podobne, lusterka takie same, felgi mają niemal identyczne wzory, zmieniono jedynie te tylne lampy, a w zasadzie nie zmieniono ich kształtu, tylko ich wypełnienie, inaczej świecą tutaj diody. I to byłoby na tyle. Natomiast samo auto naprawdę wygląda fenomenalnie. Ale nie jest też takim typowym sedanem. To jest raczej liftback. Świetnie to ukrywa w linii bocznej. Pojemność bagażnika to 487 litrów. Tutaj w naszym sedanie. I wygląda to tak. Nie budzi zaufania jakość tej podłogi, chociaż nie, cofam to. Po prostu tutaj się tak brzydko, nieładnie marszczy, ale generalnie jest sztywna i można ją sobie odwijać w ten sposób, żeby mieć lepszy dostęp do gratów, których tutaj jest niewiele i nie wiadomo po co tutaj tyle tego pustego miejsca. Jest w zasadzie tylko ta gaśnica i parę jakichś przyrządów do zmieniania koła, ale nawet lewarka tutaj nie widzę. No to zobaczmy tutaj test praktyczności, jeżeli chodzi o walizki. Spróbujemy tak, bo wygląda na dosyć głęboki ten bagażnik. No tak, na siłę można powiedzieć, rzeczywiście weszło pod tą półeczkę, bo ona się nam troszkę odgięła,
ale chyba można ją w ogóle wyjąć. A, łatwo się ją wyjmuje. Ale powiem wam, że ja bym ją tu zostawił. I druga tak, w ten sposób. Jeszcze zostaje nam całkiem sporo miejsca, ale tutaj mam wątpliwość, czy się zamknie w tym miejscu. No, nie zamknie się i nie będziemy próbowali docisnąć tego na chama. Zobaczymy inną opcję. Mianowicie taką, że jedna tu, a druga to. No i jak na sedano liftbacka to jest całkiem nieźle. Lepiej oczywiście zagospodarujemy ten bagażnik, jakby te walizki będą nieco mniejsze, ale tutaj nadal pozostaje sporo miejsca tam z tyłu. Oczywiście od strony zderzaka mocno nam ogranicza ta opadająca tutaj klapa, ale i tak uważam, że jest przyzwoiciej niż w sedanie, dzięki temu, że to jest liftback. Zamknie się. Zamknie się bez problemu już. A. Bagażnik przyzwoity. Fajnie, że zobaczcie, porządnie zainstalowano to tutaj w tej klapie. To jest na takich gumowych uchwytach. Można to zdjąć, jak na przykład chcecie przewieźć psa albo większy gabaryt. Estetyczne, a jednocześnie nie podnosi się razem nie jest taką klasyczną, typową roletą. O, to chciałem powiedzieć. I w końcu się wysłowiłem. No dobrze, ten bagażnik jak na liftbacka jest naprawdę praktyczny. A to, co mi się też podoba jednak w tych francuskich samochodach współczesnych, to przywiązanie do detali. Poza tą lapą, zobaczcie, jak ładnie jest tutaj wkomponowany uchwyt do tego, aby otworzyć klapę bagażnika. Wszyscy gdzieś to robią tutaj, tutaj, a Peugeot wymyślił sobie, że to będzie taka ładna, zgrabna linia z fajnymi przetłoczeniami. No wygląda po prostu oryginalnie i inaczej, jeżeli chodzi o wydech, a w zasadzie fejkowe, takie chromowane te elementy, no to jednak wolałbym zdecydowanie, żeby tego po prostu nie było, albo żeby to zrobili jakoś inaczej, bo wylot rury wydechowej jest gdzie? O, tutaj, w tym miejscu dokładnie. No to jeszcze zobaczmy, jak ta piękna sylwetka wpłynęła na ilość miejsca z tyłu. Żeby się tam usadowić, to muszę najpierw usiąść tutaj jako pasażer. Dobra, siedzę tak, tak, siedzę. No, miejsca na kolana jest. Wygodnie bym mógł gdzieś dalej pojechać. Może sobie jeszcze pochylę troszkę. O, oparcie. I teraz super. I zobaczymy, jak jest za mną. Jak na takie nadwozie, które jest bardziej w stylu coupé, z tym nisko opadającym dachem i generalnie całe auto jest niskie, to jest z tyłu, o tak. Nie najlepiej, ale też nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że ja mam 1,95 m i tak jak wspomniałem, to nadwozie jest takie bardziej coupé. Jeżeli chodzi o nogi, niestety tu jest dosyć mało miejsca. No mogę troszkę tam włożyć stopy, ale już nimi praktycznie nie ruszę, bo tutaj mi fotel przeszkadza. Miejsca na kolana, jak na to, że siedziałem tam przede mną przed chwilę, przed sobą, to jest też tak średnio. Może nadal nimi ruszam, ale nie mam takiego poczucia komfortu generalnie tutaj na tej tylnej kanapie. W dłuższą drogę, przez to też, że jest dosyć mocno spionizowane oparcie fotela, nie chciałbym tutaj jechać. Zdecydowanie nikt się nie umęczy dotykając tych materiałów i patrząc na jakość wykonania tego wszystkiego. To jest niesamowite, że naprawdę Francuzi dzisiaj potrafią zrobić przyjemniejsze wnętrza, zarówno jeżeli chodzi o design, jak i o jakość materiału. Jedyne, czego mógłbym się przyczepić, to jakość tej skóry, bo ona nie jest naturalna, tylko to jest sztuczna skóra z plastikowej krowy, ale połączona jest z alkantarą. Można zamówić naturalną skórę, kosztuje dodatkowo 10 tysięcy złotych i jest rzeczywiście naturalna i prawdziwa. Te wstawki tutaj są ze sztucznej. Natomiast ta na przykład alkantara, te wszystkie przeszycia, ten cały design tego, nawet to, jak jest zrobiony fotel od tyłu, że to jest mięciutkie, a to nie jest plastikowe. To, jak są zrobione drzwi, zobaczcie, wszędzie z miękkich, przyjemnych materiałów. To jest miękkie, to jest miękkie, to jest miękkie. Plastik taki twardszy to jest tylko ta część tutaj. To też nie jest plastikowe, tylko to jest takie gumowe, to udaje karbon. No akurat zrobić gumowy karbon, no to trzeba mieć fantazję. Ale jak na to patrzycie i tego nie dotykacie, to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo schludnie, bardzo ładnie. Nawet o takie detale, jak taka wstaweczka zamiast plastiku, czy zamiast stali w tym miejscu. Naprawdę bardzo ładnie. Nawet tam, gdzie jest ten plastik, to on ma fajną, przyjemną fakturę i nie sprawia wrażenia tandetnego. Jeżeli chodzi o jakość, mówię, to super. Jeżeli chodzi o tutaj o przód i wnętrze,
to nie zmieniło się wiele względem wersji przedliftowej. Pojawiło się nowe logo na kierownicy, mamy troszkę inne multimedia, inaczej wyglądają te zegary tutaj z przodu, mają kilka różnych ustawień, wreszcie mogą pokazywać również nawigację. Materiały są jeszcze lepszej jakości względem tej wersji przedliftowej i faktycznie wszędzie jest miękko i przyjemnie, tu jest bardzo dużo tego karbonu gumowego, ale wszystko jest mięciutkie, łącznie z tym, że nawet o tutaj wokół schowka jest miękki materiał, dopiero sam schowek jest plastikiem. Tutaj mamy na boczkach ładnie przeszyte też z kureczką, tylko sztuczną, z pięknymi szwami. Tu znalazło się miejsce na indukcyjne ładowanie telefonu. Bardzo wygodne, w cholerę. O, tam wsadzanie telefonu, szczególnie tu jak jedziecie i wyciąganie go z tej strony. Dużo łatwiej jest go wyciągnąć z tamtej, paradoksalnie. Naprawdę, ładuje Wam się tutaj telefon, a tu jest tak mało miejsca na kolana, że zobaczcie, jednym naciskam teraz hamulec, opieram tym kolanem tutaj się o konsolę środkową, a drugim o rączkę w drzwiach. Dobrze, że oba te elementy są naprawdę miękkie i przyjemne, bo tak to bym sobie poobijał te oba kolana. Więc jest tak, może nie tyle klaustrofobicznie, co tak bardzo otula tutaj to wnętrze. Jest bardziej jak w samochodzie kompaktowym niż jak w limuzynie segmentu D. A z tym telefonem to naprawdę katastrofa, bo nawet jedziecie, dodajecie powiedzmy gazu i chcecie go wyciągnąć i musicie tak odchylać kolano, siebie wykrzywiać w chińskie 8, jakbyście osteoporozę mieli. Dlatego lepiej to zrobić zdecydowanie z drugiej strony. Ewentualnie możecie ten telefon, jak nie chcecie go ładować, trzymać sobie o tutaj, w tym schowku. Tu jest też gniazdo zapalniczki. Jeżeli chodzi o podłokietnik, to mamy tutaj dwa gniazda USB-C. Jedno oznaczone smartfonem albo tabletem i wówczas macie również Android Auto albo Apple CarPlay. Niemniej oba też działają bezprzewodowo całkowicie tutaj na ekranie. Dużo niestety tego piano tutaj błyszczących elementów, na których jak teraz już widać osiada kurz, mimo że to nawet rano jeszcze dzisiaj przecierałem, żeby było estetycznie. Same multimedia wymagają przyzwyczajenia, tak to ujmę, bo już nawet klimatyzacją się steruje tutaj z punktu ekranu. Tu są przyciski takie właśnie albo home, który wyświetla ekran domowy, do klimatyzacji, do aplikacji, samochód, czyli wyświetla Wam, co? O, samochód nie działa, telefon, media albo ustawienia. I tak jak mówię, wymaga to przyzwyczajenia. Sam ekran i same multimedia działają dosyć szybko, na szczęście. Niemniej, tak jak mówię, no wymaga tutaj chwili pomyślenia, jak to wszystko, co trzeba gdzie nacisnąć. Szczególnie, że nie wszystkie funkcje są dobrze opisane. ADAS to nawet nie wiem, co to jest właśnie. O, kamera panoramiczna, samouczki, funkcje. Tutaj co, jak klimatyzację chcemy ustawić, to też jest to takie lakoniczne dosyć wszystko. No ale idzie się do tego przyzwyczaić. Czy idzie się przyzwyczaić do tego? Bo już jak wrzuciłem na Instagrama swojego ten samochód, to mówiliście, o Boże, powiedz mi, czy widać ten wyświetlacz, bo ja nie mogłem się w ogóle odnaleźć. No więc wszystko zależy od tego, jak ustawicie kierownicę, a przede wszystkim od tego, jakiego jesteście wzrostu. Ja mam idealnie teraz ustawiony fotel. Świetnie się w nim czuję, ponieważ fotele mają atest tego niemieckiego towarzystwa kolesi od kręgosłupa i od zdrowej postawy. I są mega wygodne, to prawda. Czy widzę? Widzę doskonale, szczerze mówiąc. Tu mam miejsce spoko na nogi pod kierownicą, nie zawadzam o nią. Ta kierowniczka mi się podoba, bo jest mała, gokartowa i widzę tu wszystko idealnie od tej linii te zegary. Wręcz są dla mnie jak head-up, czyli nie obniżam głowy tak jak w innych autach, tylko patrzę na drogę i wszystko widzę, co jest na tych zegarach. Więc dla mnie super, ale wierzę, że jakaś osoba dosłownie 5 cm niższa ode mnie siedziałaby tak i już ni cholery nie widać niczego na tych zegarach. Więc nie kupować w ciemno, tylko się przymierzyć. Najpierw dobrze ustawić sobie fotel, dobrze ustawić sobie kierownicę i będziecie wiedzieli, czy widzicie, czy nie widzicie. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, teraz widać. Ogólnie wrażenie, jeżeli chodzi o estetykę, o materiały, bardzo dobre. Troszkę na ergonomii cierpi przez ten ekran. Na szczęście podstawowymi funkcjami możecie tutaj sobie sterować przyciskami, które są haptyczne, ale bardzo przyjemnie działają, bardzo szybko. Zobaczcie, nawet o otrzanianie szyby, cyk, od razu załapuje, wszystko ładnie działa, więc podstawowe funkcje są tutaj. Jako całość naprawdę mi się widzi. Inne, oryginalne, fajne i jak dla mnie czytelne. O. Co ciekawe, jak go odpalacie,
to naprawdę wibracji jest minimum. Nawet jak on jest zimny, nawet jak stał na zewnątrz, to nawet nie drgnie. Są bardzo dobrze tutaj chyba zamontowany ten silnik na tych poduszkach, bo one świetnie wytłumiają wszystkie rezonacje i drgania pochodzące od diesla. Natomiast już potem, jak nim jedziecie, to też ta praca tego diesla nie jest jakoś uciążliwa specjalnie dla uszu. Natomiast na zewnątrz koszmarny jest ten dźwięk. To po prostu, a jeszcze jak on delikatnie rusza pod obciążeniem, no to to jest dramat po prostu, jak on brzmi. Natomiast komora silnika i tu wnętrze zostały naprawdę dobrze wygłuszone, wytłumione i ten dźwięk tego klekota wysokoprężnego nie irytuje, tutaj nie denerwuje, drgań do środka też jakichś specjalnych nie przenosi. Ja bardzo lubię tą małą kierowniczkę, naprawdę. Ona jest tak fajnie leży jak taka gokartowa. Jeszcze co ciekawe jest spłaszczona i u dołu, i tutaj u góry, ale wszystkie podstawowe klawisze są tutaj na niej, więc rzeczywiście obsługa jest przyjemna. Ale o, właśnie i kręcenie takie nią jest fajne i przyjemne. Niemniej auto ma taki dosyć ospały ten układ kierowniczy. Zawieszeniowo jest, powiedziałbym, nawet więcej niż dobrze, ponieważ bardzo ładnie tutaj pogodzono komfort z takim dobrym prowadzeniem, dobrym trzymaniem się drogi. Macie pewność, jak jedziecie, że wiecie, co dokładnie dzieje się z przednimi kołami i z tym zawieszeniem, ale pracuje cichutko i bardzo dobrze wybiera. Tak jędrnie wybiera wszystkie te nierówności. Nie buja nim, nie telepie, nie trzeszczy, nie podbija, nie hałasuje. Macie cały czas kontrolę nad tym, co dzieje się z autem, a jednocześnie naprawdę nie czujecie tego wszystkiego na tyłku, na kręgosłupie. I do wersji benzynowej, i do wersji diesla nie jest dostępne aktywne zawieszenie. Ono występuje tylko w wersjach hybrydowych Peugeota 508. No niestety tylko właśnie nie jest spójny z tym dobrym zawieszeniem ten układ kierowniczy, który tutaj jest taki maślany. O, to chyba dobre określenie. Tak jakby tam końcówka tego drążka kierowniczego była włożona w masło i z opóźnieniem przekazywała to, co ja robię z kierownicą, na koła. Bo oczywiście to w normalnej jeździe nie będziecie tego czuli, natomiast no, ma to duży wpływ na jakość prowadzenia. No, daleko od takich samochodów na przykład jak Volkswagen czy BMW, gdzie to jest dużo bardziej precyzyjne. Tu jest takie maślane. Świetna natomiast jest ta ośmiobiegowa automatyczna skrzynia biegów, bo bardzo miękko, niezauważalnie i szybko przerzuca wszystkie przełożenia. Czy to w dół, czy w górę. No w niewielu samochodach z czymś takim się spotkałem. No oczywiście wszystkie dzisiaj skrzynie nowoczesne dobrze działają, płynnie, ale tutaj jest to wniesione jakby na jeszcze naprawdę wyższy poziom. Bardzo przyjemnie i bardzo dobrze. No niestety, za to jak będziecie potrzebowali przyspieszyć gdzieś w trasie, żeby kogoś wyprzedzić, no to nie będzie to ani ciche, ani dynamiczne. No niestety, naprawdę charakterem ten diesel przypomina te diesle z lat 90., które już wtedy miały po 130 koni z 2 litrów pojemności. No może 110, 115, ale 20 lat temu, już na początku tych lat 2000, już te diesle były 130-konne, bez najmniejszego problemu, a i więcej miały po 150 koni, a tutaj 130 w takiej limuzynie. No tak se, troszkę tę dynamikę poprawia tutaj drive mode, bo macie 3 tryby jazdy. Normalny, sport albo eco. Jak wrzucicie na sport, to w zasadzie zmienia się tylko reakcja na gaz, czyli otwarcie przepustnicy i auto na wyższych biegach cały czas jedzie. No ale przyspieszenie od 0 do 100 będzie takie samo. Niemniej takie subiektywne wrażenie, jakim nie jedziecie normalnie, czyli nie musicie akurat nikogo bardzo szybko i bardzo dynamicznie wyprzedzić, to jest takie, że jest naprawdę w porządku. Więc dopóki nie macie potrzeby po prostu rzeczywiście wdusić pedału gazu i wyprzedzić jakiegoś tira, to ta dynamika jego wydaje się co najmniej wystarczająca, o ile nie po prostu dobra. Nieprzyjemny dźwięk tego diesla robi się dopiero tak w granicach 3000 obrotów, 2800-3000, gdzie rzeczywiście zaczyna być słychać, że to jest klekot, że to bociany, a nie konie mechaniczne, tak na dobrą sprawę, ale do tych właśnie przy spokojniejszej jeździe, do tych 2500, to jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, cichutko i was nic tutaj nie wkurza. Ostrzej pokonywane zakręty, no trzyma się w nich, no na tą kierownicę nie przekazuje zbyt dużo informacji z tych przednich kół, ale daje radę, no. Takie mam wrażenie, spokojne auto dla spokojnych ludzi w takim codziennym, normalnym użytkowaniu.
No ale wiadomo, dlaczego, po co będziecie kupowali diesla? Czemu diesel, a nie hybryda? No, chcecie pokonywać dłuższe dystanse, przecież nie będziecie dieslem się kręcili po mieście, bo za chwilę zatkacie wszystkie jego filtry i będziecie musieli je oczyszczać. Czy to poprzez przez wyjazd poza miasto i jazdę ze stałą prędkością na konkretnym biegu, czy przez podłączenie do komputera, żeby wypluć całą tę sadzę jednorazowo z całego tego układu. Więc taki samochód kupuje się po to, żeby sobie śmigać na tych dłuższych dystansach. No i pytanie, jakie będzie miał ten silniczek 1.5 zużycie paliwa. Oj, właśnie, do tych 100 to jakoś idzie, ale potem dobijanie do 120 to już jest problem. Dobra, resetujemy. Komputer pokładowy. I w takim dosyć gęstym ruchu na autostradzie będziemy sprawdzali, jak to zużycie paliwa będzie wyglądało. Teraz przy 120 na 8 biegu silnik ma tylko o 1800 obrotów, więc jest cichuteńko, delikatny gwizd tutaj słyszę gdzieś przy uszczelce w tych bezramkowych szybach. Ale naprawdę delikatny. Ale słyszałem go też wczoraj, więc to nie jest kwestia tego, jak tam wieje na zewnątrz, w którą stronę. Wczoraj, z ciekawostek, na dystansie 10 km, droga dojazdowa od S8 do mnie do domu, gdzie jest większość wiochy, 50-70 na godzinę się jedzie, średnie zużycie 3,5 litra na setkę. No przefajnie zmienia biegi ta skrzynia, jestem w szoku, jak ona robi to delikatnie, niezauważalnie, szybciutko. Nic, żadnego przestoju od razu. Co ciekawe, zniknął stąd przyrząd do sterowania całym audio, za to odpowiadają już przyciski tutaj na kierownicy, ale do tempomatu nadal jest ten taki klasyczny, typowy peugeotowski dzyndzel tylko z tej strony tutaj i niestety w ogóle go nie widać, nie wiecie co tam nacisnąć, cały jest zakryty. Niby są tutaj jakieś znaczki, ale żeby to zobaczyć, to musicie około kierownicy przekręcić tak, no. No kretyn to wymyślił tutaj, słuchajcie, do sterowania wszystkimi tymi tempomatu funkcjonalnościami. No makabra. Tu od góry dystans się ustawia, poczekaj, nawet nie wiem jak go mam. Tu to jest pauza chyba, to nie. A tak w górę to też nie. A tak? Też nie. Tu pokrętło blisko. Tak, tak, tak. O, chyba tak. Nie? Nie tak? Za to świetnie widać łopatki do zmiany biegów. Niemniej nigdy ich nie użyjecie, bo to jest kompletnie bez sensu w aucie, które 11,1 sekundy robi do setki. No dobrze, to czas sprawdzić. To 0-100. Przy pomocy kalendarza powinniśmy to zrobić, a nie stopera. 11 sekund, ponad. Ale w tryb sport wejdziemy. O, o ja. No i... A, boję się, że nie wyhamujemy przed naszym tradycyjnym miejscem nawrotki. Halo? No dawno nie było tak źle w żadnym aucie. Bardzo dawno. 12,3 sekundy. Dobrze, sprawdźmy jeszcze w drugą stronę, jak to będzie. O, zapiszczało. Jest. Jest lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. 11,6. Tutaj mamy auto za ponad 200 tysięcy złotych, które robi setkę w 12 sekund. Powiem Wam tak. Z wyglądu budzi mnóstwo emocji. Patrzycie na niego i faktycznie Wam się podoba. Ma już swoje lata, bo 5 lat temu debiutował, ale nadal wygląda świetnie, szczególnie po tym liftingu. I z zewnątrz, i wewnątrz. To wszystko nadal jest świeże, to wszystko jest nadal inne. I tutaj są te emocje. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę, to to jest samochód absolutnie pozbawiony jakichkolwiek emocji. Ma dobre zawieszenie, jedzie przyzwoicie, ma świetną skrzynię biegów. No, ale kierowanie nim... Ten układ kierowniczy i ten silnik, auto dla spokojnych ludzi. O, dyplomatycznie tak to powiem. Spokojne auto dla spokojnych ludzi, którym nigdzie się nie spieszy, a chcą korzystać o, z takiego przywileju, czyli z takiego zużycia paliwa, bo rzeczywiście przy prędkościach rzędu nawet 120-140 km na godzinę on się potrafi zamknąć w 5-5,5 litrach, a nawet zejść poniżej tych 5 litrów. Wczoraj jak jechałem sobie od trasy S8 do siebie do domu do Grodziska bocznymi drogami 50-70 na godzinę,
10 km, to pod domem miałem zużycie 3,5 litra paliwa. Więc jest oszczędny i w paliwo, i w emocje, jeżeli chodzi o jazdę. I jeszcze na to można byłoby przymknąć oko, bo ja rozumiem, że jest grupa klientów, która po prostu tego oczekuje od samochodu. Że będzie spokojny, on nie musi być mega dynamiczny, nie musi to być sportowe auto, ale ważne jest, żeby mało paliło, wyglądało jakoś i było komfortowe i ciche i taki ten samochód jest. I jego problemem jest jednak cena, bo za wersję GT w podstawie musicie zapłacić 200 tysięcy złotych. Jeżeli chcecie jeszcze sobie dobrać lakier, jeżeli chcecie sobie dorzucić fokala, chcielibyście mieć skórzaną tapicerkę albo parę tam jakichś pierdółek, to zamknie się cena w okolicach 240 tysięcy złotych. Za Peugeota z dieslem 130-konnym o pojemności 1,5 litra. No jest to... Jest to przekręcone, no, co by tu mówić. Więc przykro mi bardzo Peugeocie, ale nie jesteś jeszcze klasą premium, żeby tak przyjechać.